Państwu odkłamujemy mity na temat jednomandatowych okręgów wyborczych. Mit numer 4. Bardzo często pojawia się zarzut, że 460 posłów niezależnych nie dogada się w żadnej sprawie, że będą reprezentowali tylko i wyłącznie regiony, z których zostali wybrani. I bardzo proszę o zabranie głosu, to może w takim razie z prawej strony mojej. Generalnie musimy zdawać sobie z jednej rzeczy sprawę, tak? Sprawy ogólnokrajowe nie zawsze będą dotyczyły tylko jednego konkretnego okręgu wyborczego. Tak? Jeżeli będziemy przepychali jakąś ustawę budżetową, tak? Będziemy chcieli zwiększyć środki na budowę jakiejś autostrady, to zainteresowani tymi środkami w budżecie będą też inni posłowie. To nie jest tak, że oni nie będą się między sobą dogadywać. Też nie róbmy z posłów takiego naturalnego przysłowia, jakie się mówi, tam gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, tak? To też bardzo tak często właśnie to pada w tej dyskusji, tak? Że Polacy są z natury kłótliwi, więc oni tak naprawdę będą się, każdy ciągnął w swoim kierunku i nie dogadają się w żadnej sprawie, a partia ich trzyma w ryzach i oni wtedy potrafią się dogadać. Czy to tak właśnie ma wyglądać? Jak się okazuje, nawet przy obecnym podziale partyjnym i przy obecnej ordynacji wyborczej, w kluczowych dla partii ustawach, takich jak choćby zmniejszenie kwoty wolnej od podatku dla posłów, to oni się świetnie dogadują. Mimo, że na co dzień ze sobą się zwalczają, tak? Także wydaje mi się, że to jest mocno niechybiony argument, ponieważ prędzej czy później dla dobra kraju trzeba będzie tak czy siak się porozumieć w tej czy innej sprawie. Będzie to przede wszystkim debata merytoryczna. Co pan sądzi na ten temat? No, generalnie mogę w dużym stopniu się zgodzić z przedmówcą. Doświadczenie Wielkiej Brytanii, na której wzoruje się równa rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych, pokazuje, że ci posłowie, mimo że są wybierani w okręgach jednomandatowych, to często w sprawach kluczowych dla społeczeństwa, dla Wielkiej Brytanii, dogaduje się. Więc to jest chybiony argument, że będzie 460 wolnych elektronów, jak to się mówi potocznie. 460 różnych opinii. To ja nie wiem, czy to opinii może być w danej jednej sprawie. No, ale... A to chodzi. No, po prostu doświadczenie innych krajów z ordynacją jawowską uczy, że nigdy nie jest tak, że wszyscy posłowie mają różne zdanie i totalnie nie można dojść do jakiegoś kompromisu czy konsensusu. I może postawmy tutaj kropkę. Najważniejszym takim argumentem jest to, że jednomandatowe okręgi wyborcze funkcjonują w innych państwach i posłowie tam się dogadują. Dlaczego miałoby być inaczej w Polsce? Naprawdę tego nie wiemy. Dziękuję bardzo.